Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie podczas kolejnego wykładu w Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego w Krakowie. Dziś, jeszcze w styczniu, spotykamy się wokół powstańców styczniowych i o nich opowie nam dzisiaj, jako o żołnierzach wyklętych XIX wieku, pan Marcin Niewalda, prezes Fundacji Genealogia Polaków. Witam serdecznie, dzień dobry. Chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że wydawnictwo Miles w ciągu ostatnich kilku lat opublikowało, wznowiło 11 wspomnień powstańców styczniowych, uczestników zrywu niepodległościowego 1863-1865. W styczniu tego roku ukazały się trzy takie wznowienia. Dziękuję bardzo. Pamiętniki z roku 1863, wspomnienia krwawych czasów z roku 1863 oraz wspomnienia z lasu, pola i kwatery, czyli urywki z pamiętników powstańca z roku 1863. W opisie tego filmu w serwisie YouTube znajdą się linki do księgarni Miles, gdzie te publikacje będzie można zakupić. Jestem niezwykle zaciekawiony dzisiejszym spotkaniem z tego względu, że zajmując się tematem powojennego podziemia niepodległościowego, zauważyłem bardzo wiele podobieństw między zrywem powstańców styczniowych, a jak niektórzy historycy określają, to co działo się w okresie powojennym w Polsce, a powstaniem antykomunistycznym. I myślę, że ten dzisiejszy wykład rozjaśni i ukaże podobieństwa, a może także pewne różnice między oboma powstaniami. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Rozumiem, że mnie słychać dobrze. Dziękuję bardzo za wstęp i rzeczywiście polecam te wydawnictwa, bo miałem możliwość ich zobaczenia, co jest w środku i są naprawdę bardzo ciekawe. Wszelkie pamiętniki, które są publikowane z Powstania Styczniowego, to są naprawdę materiały wprost jak scenariusz do dobrego filmu. Bardzo często są to historie, które mogłyby być sfilmowane od razu. Mają w tle wielkie wydarzenia powstańcze, wojenne. Dotyczą wielkich emocji i wielkich działań, a czasem wiążą się po prostu z prostymi, bardzo prostymi i bardzo trudnymi ludzkimi wyborami. W związku z czym takie rzeczy są naprawdę rewelacyjnym materiałem uczącym nas, jak lepiej żyć. I na takich właśnie elementach chciałem się dzisiaj skupić, pokazując, zadając taki może dość trochę kontrowersyjny punkt widzenia, porównujący właśnie żołnierzy wyklętych, tych, których znamy z XX wieku bardzo dobrze, których wspominamy i których bardzo cenimy, z powstańcami, którzy nie są do końca znani często szerokiemu gronu i działali w czasach, które są dla nas mało już wyraźne. 150 lat temu, 160 lat temu te czasy odchodzą w przeszłość, dlatego że zazwyczaj nie pamiętamy rodzinnie, nie mamy żadnych związków, bardzo często tylko mamy mgliste informacje o tym, że byli jacyś powstańcy. A tymczasem tam jest historia bardzo głęboka i bardzo wzruszająca. Na początku chciałem pokazać kilka przykładów ludzi, którzy przez reżim zaborczy doświadczyli bardzo trudnych momentów i tutaj, jeżeli ktoś nas będzie obserwował na YouTubie, a będzie poniżej 18 lat, to bardzo proszę zwrócić na to uwagę, bo są czasem opisy drastyczne. Bitwa pod Brdowem. Fatalne warunki. Powstańcy przegrali. Wielu zostało rannych, w tym ciężko dowódca. Francuski pułkownik Young de Blankenheim. Jego ciało znaleziono dopiero kilka dni po bitwie, pokute 35 ranami bagnetów. Już po bitwie na pole wiózł kapłana Franciszek Złotnicki, osoba przypadkowa. Patrol kozacki zatrzymał go i bez żadnej przyczyny zabił.
Monkinie Franciszek Milewski, strzelec leśny, 2 grudnia 1863 aresztowany, niemiłosiernie bity nachajkami w tej miejscowości. Po tym nie mógł chodzić, więc przywieziono go w Sidanowskie, gdzie odszedł od przytomności. Nie zważając na to, oficer Owczennikow kazał przysposobić jeszcze rózgi, w piecu je rozgrzewać, tem siec Milewskiego, posypując ciało solą. Pokładany i bity był ogólnie 17 razy. Żona znalazła go 10 dni później, porzuconego martwego we wsi Sereje. W ranach była jeszcze sól, a ludność miała zabronione pochowanie go. Jaworówka. Wieś szlachecka składająca się z 27 zagród. Za pomoc powstańcom, między innymi ukrywanie na łodziach, na wyspach, na rzece Supraśl, została spalona w całości. Dodatkowo za opór przed rekwirowaniem żywności niektórych mieszkańców spędzono do szopy, którą podpalono. Pozostałych mieszkańców, w tym co stali, zabrano na Syberię. Ci, którzy przeżyli, założyli tam wieś nad Jenisejem o tej samej nazwie. Jakiś czas potem mieszkańców przesiedlono znowu do Krasnojarska, a nową wieś zalano. Szeszole. 30 kwietnia 1863. W bitwie Polaków padło 23, rannych zaś było 19. Moskale po bitwie pastwili się nad rannymi i trupami, ucinając głowy, łupiąc oczy i smaląc włosy i ciała. Brześć Litewski. Były tu dokonywane rozstrzeliwania w twierdzy. Moskale często celowo ranili tylko po to, aby ofiara się męczyła i aby strzelać ponownie, a w razie nieudanych kolejnych strzałów dobijać kolbami. Przykładem takiego zachowania Moskali był Felix Radziątkowski, młodzieniec niespełna 17-letni, wielkich zdolności. Strzelając nie zabito go od razu, lecz poraniono i jeszcze dyszącego zakopano. Był jedynakiem. Wysoki dwór na Litwie. W chacie opuszczonej przez powstańców z oddziału Kołyszki Moskale natrafili na dwie kobiety, matkę i 16-letnią córkę, którą próbowali zniewolić, a gdy się to nie udało, zaczęli je bić kłuć bagnetami. Dziewczyna umarła, otrzymawszy 8 ran kłutych, potem jeszcze pastwili się nad ciałami, odarszy ją z ubrań. Siemiatycze. Jedna z największych bitew powstania styczniowego. Żołnierze pod dowództwem Maniukina podpalili wszystkie domy po bitwie na rynku. Pikami hamowali drogę ludności uciekającej z płomieni. Zaraz po spaleniu miasta podążyli do dworu Fanszejwów, gdzie był lazaret. Najpierw znęcali się nad 20 kilkoma chorymi, a następnie spalili pałac wraz z nimi. Wyszki. To jest taka miejscowość, nie wiem czy to dokładnie widać, już na Łotwie. Element rzezi dyneburskiej, o której będę jeszcze mówił, wydarzenia historycznego w ogóle nieznanego. Dobrze, Wyszki, tylko sprawdzam, czy dobrze mówię. Tam była hrabina Moll, która była w ciąży i została pobita kolbami tak, że poroniła w chacie przydworskiej. Napadnięto też księży podczas mszy, bito kijami i sznurami na ołtarzu 67-letniego staruszka. 70-letniego hrabiego Weizenhofa pobito tak, że miał złamane obie ręce. Spalono wtedy i zrabowano praktycznie wszystkie dobra w okolicy, a także liczne kościoły. Miropol. Ludzi rąbano żywcem siekierami lub zakopywano niedobitych i powiązanych w ziemię wraz z końmi. Ignacewo. Na pobojowisku Moskale owijali rannych słomą i rzucali w płomienie. To nie są wszystkie przykłady bestialstwa moskiewskiego z tamtych czasów. To są jedynie przykłady tego, w jaki sposób Moskale zachowywali się wobec ludności polskiej, wobec osób, które były obrońcami ojczyzny, a według nich byli po prostu zwykłymi bandytami. Ważne jest to, że Moskalom zależało na tym, żeby te osoby pozostawały w świadomości społecznej kimś bez godności. Często bez grobu, bez zachowanego miejsca czci pamięci, sprofanowani, nie byliby dobrymi przykładami bohaterów. Jak dużo to jest, to
Można sobie wyobrazić, patrząc się na liczby związane z powstaniem. Znanych bitew mamy w tym momencie 1291. Dokładnie, prowadzimy taką bazę, to jest największa baza bitew i potyczek powstańczych, tyle na razie wyliczyliśmy, przy czym pewne bitwy mogą być jeszcze nieznane, co jest szokujące, że nie wiemy, nie znamy wszystkich działań, nie znamy nawet wszystkich oddziałów, które były w powstaniu styczniowym, gdzieś tam na kresach, nie mówiąc już o składzie. Obliczamy, że mniej więcej, ponieważ prowadzimy też taką bazę wielką wszystkich źródeł i danych na temat powstańców, obliczamy, że tych powstańców było około 40-50 tysięcy. Te dane szacunkowe są w literaturze różne, od 20 czasem do 120 to się nawet pojawia. Jednak przeliczając liczbę oddziałów, to wychodzi mniej więcej taka liczba, że 50 tysięcy było osób czynnie zaangażowanych w powstanie i drugie tyle osób, które były w powstanie, które bezpośrednio pomagały tym powstańcom, czyli kobiet, które wspierały, szyły mundury, zbierały bandaże, przenosiły meldunki, ludzi, którzy też zbierali pieniądze. Natomiast jeżeli policzymy sobie, ile z nich, z tych osób znamy, to wychodzi, że znamy zaledwie 25%. Czyli 75% ludzi, którzy byli zaangażowani w powstanie, jest nieznanych. To pokazuje skalę nieświadomości, jaką my jako społeczeństwo, wręcz jako nauka, bo mówię także o historykach, jak bardzo jest uszczuplona nasza wiedza, ile ma białych kart. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że była po pierwsze właśnie były zsyłki. Były osoby, które po prostu zginęły na polu walki, nie wiemy kim byli. Ale przez kolejne lata ci ludzie byli narażeni na ogromne szykany i rodziny. I to dotykało ich chociażby za to, że się okazało, że gdzieś tam ktoś był powstańcem, to momentalnie następowało drastyczne obniżenie warunków życia. W związku z czym po prostu się nie przyznawali bardzo często przez lata i umierali z tą wiedzą, nie przyznawszy się, że brali udział w powstaniu. Powstanie było przez zaborców określane jako udział w powstaniu był czymś wstydliwym. W związku z czym niektórzy po prostu się trochę wstydzili tego, nie chcieli narażać na taki wstyd swoich rodzin, swoich dzieci. Poza tym ogromna ilość emigracji postyczniowej, zresztą nie tylko, przez cały XIX wiek. Mamy tutaj liczby 20 tysięcy zesłanych po powstaniu kościuszkowskim, 30 po listopadowym, 25 po styczniowym. To do tego dochodzi ogromna ilość emigracji, która znikła po prostu z Polski i wiedza o tych wydarzeniach po prostu zanikła. Pomimo tego, że tych pamiętników mamy sporo i są wydawane, to jednak bardzo często w tych pamiętnikach też ci powstańcy występują, są bardzo często anonimowi. Pokażę, to są kadry z mapy takiej powstańczej właśnie szlak 1863, który prowadzimy. To są powiedzmy miejsca, które mamy oznaczone. Tutaj był jakiś błąd, ponieważ w Rosji mamy tam trochę więcej tych miejsc, ale system po prostu nie pokazał wszystkich, już nie mógł pokazać naraz wszystkich. Natomiast widać, że powstanie, historia związana z powstaniem, z ludźmi, którzy brali udział, zaangażowali się w ten ruch, rozeszła się na cały świat. Znajdujemy powstańców na najdalszych krańcach świata, bo na przykład na Kołymie jest pomnik jednego z badaczy syberyjskich. Gdzieś tam są powstańcy, którzy na przykład pracowali i zmarli w Peru i mają swoje groby. Natrafiamy na nich i staramy się je odzyskać. To są ludzie, którzy zupełnie są nieznani. Po prostu był jakiś polski stary grób zapomniany. Okazuje się, że jest powstańcem. Dzięki naszym pracom udało się to zyskać. Ale jak widać na przykład w Amerykach tych punktów jest zaledwie kilka. Przechodząc po Krakowie chociażby, co chwilę mijamy takie miejsca i nie mamy świadomości, ile tych miejsc jest. Chociażby na przykład apteka pod Tygrysem,
która tutaj jest na rogu ulicy Sławkowskiej i Szpitalnej. Tam powstańcy się zbierali i byli wysyłani potem do jednostek, które działały na obszarze zaboru rosyjskiego. Także aptekarze mieli świetną okazję do tego, żeby przerzucać na przykład proch, ponieważ oni różne ingrediencje musieli przerzucać, mieli swoje filie na przykład w Miechowie, w związku z czym jechali z jakimiś tam lekarstwami i przenosili, przerzucali. W związku z czym wszyscy aptekarze krakowscy działali właściwie w podziemiu takim powstaniowym wówczas. Natomiast jak idziemy, to dokładnie w zasadzie na każdej ulicy jest jakieś miejsce związane z powstaniem styczniowym bardzo mocno. Nie tak, że tylko się tam pojawili ci ludzie. Na cmentarzu rakowickim w tym momencie mamy zlokalizowanych 290 grobów. Także chciałem przez to pokazać, jak bardzo jest to powstanie zakorzenione w naszej, związane z całą naszą przeszłością, naszych rodzin. Określamy, że około 80% ludzi nie wie, że ma wśród przodków swoich powstańców. Jeżeli zaczną badać genealogię, to gdzieś zawsze się dokopią do powstania. Kwestia następna to jest, jak bardzo te działania, które były skierowane przeciwko ludności polskiej, jakie one miały cel, w jaki sposób miały za zadanie zlikwidować elitę moralną narodu. I to nie są działania, które były w czasie powstania styczniowego, tak jak czytałem te przypadki, odosobnione. Powstanie styczniowe to nie był pomysł garstki ludzi, młodych chłopców, którzy w internacie w Petersburgu siedli na jakimś strychu, paląc fajkę wodną, wymyślili sobie, a może by tak zrobić powstanie. Musimy mieć świadomość, że całe zabory to był nieustanny proces rugowania polskości przeróżnymi metodami, czasem wręcz bestialskimi. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nawet ten kochany rząd austriacki, ta Galicja, ten dobrotliwy Franz Józef, w jaki sposób niszczyli perfidny sposób polskość i w sposób planowy. Zgadza się to z akcjami, które znamy jeszcze z czasów przedzaborczych, bo pierwszy taki przykład, w zasadzie, który powinno się nazywać przykładem już ludobójczym, to jest działanie Chmielnickiego po bitwie pod Batochem, kiedy wykupił on specjalnie 2000 polskiej husarii i żołnierzy, wykupił po prostu po to, żeby dać swoim kozakom ich do zabawy w wymordowanie. On doskonale wiedział, że to są ludzie, którzy są właśnie elitą moralną, którzy, na których inni się patrzą, wzorują się na nich. I jeżeli się ich wymorduje, to nie będą się mieli na kim wzorować. W związku z czym wymordowanie takiej grupy 2000 ludzi zadało bardzo poważny cios w sam układ narodu, w sam zwornik narodu. Dalej mamy powstanie krakowskie. Tak się to nazywa, tak zaczęli nas mówić na to komuniści. Mówili, że powstanie krakowskie to był bunt chłopów przeciwko złym panom. Jakiś Szela, który się obraził i postanowił widły wsadzić swojemu ciemiężycielowi. Tak nas uczono. Tymczasem jak zaczyna się badać tą historię, okazuje się, że było to planowe działanie gubernatora i dwóch starostów, Breil i Brandt, to byli starostowie Bochnia i Tarnów, i oni ten ruch zaplanowali wcześniej. Przygotowanie tego ruchu polegało na tym, żeby wybrać nie najgorszych, tylko właśnie najlepszych właścicieli ziemskich, to znaczy takich, którzy na przykład potrafili w swoich dobrach uruchamiać szkoły, wspierać sieroty i wdowy, pomagać ludziom, którzy mają duże problemy. Przede wszystkim też sami rezygnowali z pańszczyzny na przykład w swoich dobrach. I chodziło o to, żeby wybrać tych najlepszych ludzi, którzy są kochani przez lud i ich po prostu wymordować. To była akcja na tyle planowa, że wiadomo już dzisiaj, że w tych
bandach chłopskich, jak się to nazywa, brali udział przebrani pracownicy starostw. Normalnie ubierali się w chłopskie jakieś tam szaty i szli mordować panów pod pozorem, że są chłopami. Potem oczywiście ci dostawali jakieś tam pieniądze za głowę pana, złego, strasznego pana. Natomiast efekt był taki, że powstanie roku 1846 nie doszło do skutku, zostało ubite. Natomiast obydwaj starostowie i gubernator dostali bardzo wysokie odznaczenia państwowe, nawet najwyższe. Byli hołubieni, wchodzili do Rady Państwowej w Wiedniu, a przecież pamiętajmy, że to jest ten dobrotliwy zabór austriacki, tak? To nie jest ten straszny zabór rosyjski, tylko ten dobrotliwy, który nas tak rozpieszczał. Tak jak pamiętamy ten w filmach o dobrotliwym carsko-królewskim wojsku. Tak perfidne działania zmierzające do tego, żeby świadomie wybić osoby najbardziej wpływowe i najbardziej stanowiące elitę narodu. Dokładnie ten sam mechanizm wykorzystała potem Rosja w 1863 roku właśnie w rzezi dyneburskiej. Tam była taka sytuacja, że na terenach w okolicy dzisiejszej południowej Łotwy mieszkali starowiercy, czyli ludność prawosławna, która nie chciała się zgodzić na reformy w prawosławiu i została przyjęta na ziemię polskie, żeby tutaj sobie mogli spokojnie żyć. Natomiast w czasie powstania styczniowego wykorzystał ten fakt istnienia tej ludności carat i zasugerował, że panowie, którzy przygotowywali rzeczywistości powstanie, szczególnie platerowie tam mieli duże dobra, że oni czyhają na ich ziemię i chcą im tą ziemię i prawa odebrać. W związku z czym starowiercy wzięli za widły po prostu i wsadzili je w plecy swoim panom, wiodąc tych ludzi, którzy przygotowywali powstanie do Dyneburga. Między innymi tam zginął rozstrzelany Leon Plater, którego pochowano po rozstrzelaniu, stratowano ziemię końmi, chodziło o to, żeby nie było śladu, ale mało z tym jeszcze, w nocy go wykopano i zakopano w niewiadomym miejscu. I szokiem jest to, że do dzisiaj nie wiemy, gdzie leży. Dokładnie to samo stało się przecież z Konstantym Kalinowskim, jednym z przywódców powstania na Białorusi, który został odnaleziony dopiero w 2017 roku, stracony na Placu Wileńskim i pochowany potajemnie pod górą Trzykrzyską. Także to jest cały szereg działań, które były świadomie obniżające wartość narodu. W moim przekonaniu należy je podciągnąć pod działania ludobójcze, ponieważ ludobójstwo oznacza likwidację jakiegoś narodu. Możemy ją zrobić fizycznie, ale bardziej opłacalne dla zaborcy jest likwidacja świadomości narodu. Jeżeli mamy naród, który jest po prostu zbiorem niewolników bez żadnej świadomości, to zabiliśmy naród w sensie praktycznym. Mamy tylko garstkę jakichś ludzi, którzy wykonują nasze polecenia. Powiem jeszcze tak, że w latach 30. pracował tutaj w okolicy Lwowa taki człowiek, pisarz Dóbr Łuszczewski, wydał pamiętnik bardzo ciekawy. To było zaraz po powstaniu listopadowym i on miał taką chęć, żeby troszeczkę tych ludzi uświadomić, może pokazać im, że warto jednak zawalczyć o jakąś Rzeczpospolitą. Był zaszokowany dwoma rzeczami. Po pierwsze tym, że była bardzo duża blokada pomiędzy dworem a wsią. Właściwie nie przechodziła żadna informacja pomiędzy dworem a wsią, ponieważ jedni na drugich byli obrażeni, byli skłóceni ze sobą, podzieleni bardzo. Natomiast drugim szokiem, który było dla niego, było to, że ludzie ci nie wiedzieli, co oznacza słowo Polska albo Rzeczypospolita w ogóle. Oni uważali, że Polacy to jest nazwa na tajny związek wysokich austriackich wojskowych, którzy chcieli zabić cara. To jest eksplicytnie napisane w tym pamiętniku, że takie miał po prostu spostrzeżenia. Ci ludzie
50 lat po rozpoczęciu zaborów nie mieli świadomości, że było coś takiego jak Polacy. Więc to pokazuje skalę jakby niszczenia świadomości. I tutaj zebrałem kilka przykładów, które były celowymi działaniami właśnie nastawionymi w czasie zaborów na obniżenie tej świadomości. Wyobraźmy sobie, że chłopak, który ma 17 lat, jest zakochany, planuje założyć rodzinę, pomaga od kilku lat starszej matce, nagle okazuje się, że ma na 30 lat trafić do wojska. Taka była długość służby na początku zaborów, potem się to trochę zmniejszyło, ale przecież znowu przed powstaniem styczniowym planowano wziąć na 30 lat do wojska wielu Polaków. I miało to być działanie skierowane właśnie przede wszystkim wobec tych, którzy byli tacy troszeczkę bardziej świadomi. Owszem, oni może tam się uczyli pisać i czytać w tym wojsku, ale zazwyczaj to była bieda, to były niewygody, bardzo często choroby w ten sposób. Całkowicie likwidowano, starano się wydrenować majątki, i to szczególnie te, które były obsadzane Polakami. Narzucano bardzo dużą administrację, która była finansowana przez właścicieli ziemskich, w związku z czym to były wszystkie metody na to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy wyzyskać, nie tylko przez podatki, nie tylko przez bardzo rozpędną administrację, ale właśnie przez finansowanie tej administracji. Natomiast ci lojalni, którzy byli wobec na przykład reżimu austriackiego wówczas ówczesnego, podobnie się działo też w innych zaborach. Ci lojalni dostawali bardzo duże ulgi i prawa. Do tego doszło, że na przykład w niektórych miejscach na terenie zaboru austriackiego dostawali prawo pierwszej nocy. To jest szokiem, ponieważ to jest takie prawo, które jest żartobliwe, ale tak naprawdę w zasadzie w historii nie było stosowane. Ono się tak naprawdę miało zastosowanie dwa razy w historii, to znaczy wtedy, gdy Anglia zajmowała Irlandię i w średniowieczu głębokim, i właśnie drugi raz w czasie zaboru austriackiego, kiedy pojawiło się to prawo, były takie zezwolenia, że na swoim terenie może wykonać prawo pierwszej nocy. Lojalny jakiś nowy właściciel przejętego majątku. Co więcej, ci ludzie oczywiście dostawali tytuły hrabiowskie, bardzo często burgrabiowskie. Jeżeli mamy tam rodziny z tego czasu, które mają tytuł burgrabiowski, to bardzo często to było właśnie za lojalność wobec zaborcy. Nastąpiła też kasacja zakonów. I tutaj trzeba też sobie uświadomić, jaki to miało skutek. W czasach Rzeczypospolitej w zasadzie w każdej parafii była szkoła. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że już w średniowieczu taka szkoła w każdej parafii była. Poziom wykształcenia był na wsiach całkiem dobry. To znaczy, wiadomo, byli ludzie niepiśmienni, oczywiście, ale jednak mieli możliwość przynajmniej podstawowej wiedzy nabycia w tych szkołach, gdzie uczyli się nie tylko organiści, ale jacyś ludzie, którzy pełnili jakieś funkcje na przykład przy dworze. W związku z czym w każdej szkole, w każdej parafii była taka szkoła, a do tego pijarzy i jezuici prowadzili szkoły jeszcze gimnazjalne. I te szkoły zostały przez kasację zakonów zlikwidowane, w związku z czym radykalnie przez całą pierwszą połowę XIX wieku obniżyło się poziom szkolnictwa. Poza tym klasztory prowadziły cały szereg działań społecznych, takich jak na przykład kwestie opieki nad wdowami, sierotami, czy właśnie prowadzenie szpitali na przykład. To po kasacie zakonów nagle stało się to dużym problemem. Część funkcjonowała dalej, ale część po prostu, ludzie po prostu ginęli, marli, w związku z czym bardzo szybko zaczął się obniżać poziom życia. My sobie mamy w oczach też kwestię pańszczyzny, która jest tą strasznym wyzyskiem i przypisaniem chłopa do ziemi. Tymczasem musimy sobie zdać sprawę, że w czasach Rzeczypospolitej pańszczyzna to było obciążenie podatkiem 1/10 wartości kosztów uzyskania przychodu. 1/10 przychodu domowego to była pańszczyzna i ona była płacona w pracy.
Wyobraźmy, przypomnijmy sobie, jakie mamy dzisiaj wartości podatkowe. To są czasem wartości, które dochodzą do 40% w przypadku dużych majątków, tak? Czyli pańszczyzna była podatkiem 1/4 czasem tego, co dzisiaj płacimy. Przy czym w dodatku jeszcze był to podatek niezadłużający, ponieważ dzisiaj jak nie zapłacimy podatków, to mamy dług, tak? A tam się spłacało to w momencie płaciło się w tej pracy w momencie, kiedy się tą pracę wykonywało. Tam nie było długu, to nie był podatek, za który można było pójść do więzienia. Natomiast w kwestii ruchu także tego przypisania do ziemi, to też nie było tak, że chłop nie mógł zmienić miejsca zamieszkania. Chodziło o to, że prawo przede wszystkim regulowało to, żeby w czasie żniw nagle się nie okazało, że wszyscy sobie pójdą i zmienią miejsce i nie będą pracować ani tu, ani tam. Oraz żeby na przykład jakaś wieś nie miała sytuacji, że nagle zostanie wyludniona i po prostu nie będzie komu pracować na roli. Chodziło o to, że zazwyczaj prawo określało, że może być dwie rodziny na przykład w ciągu roku, może się zmienić zamieszkanie i nie w czasie żniw. Na przykład tak przewidywało prawo tego zabraniania ruchu. Owszem, oczywiście byli właściciele latyfundiów, szczególnie na kresach dalekich, którzy to wykorzystywali w bardzo, bardzo, bardzo mocny sposób i przeginali. Ale takie były zasady prawa. W momencie, kiedy przyszła administracja, to się radykalnie pogłębiło. Ten system docisku pańszczyźnianego, który znamy w naszej świadomości, to jest system, który tak naprawdę zaczął funkcjonować dopiero w czasie powstańczym, w czasie zaborczym. I wtedy ogromna ilość właśnie takiej drobnej administracji typu ekonomowie, karbowi, którzy bardzo mocno po prostu wykorzystywali sytuację i zbierali pieniądze, po prostu robili sobie swoje własne prywatne dochody z gnębienia ludzi, to tak naprawdę było przyczyną bezpośrednią tej biedy. I administracja dobrze o tym wiedziała. Chodziło o to, żeby ci ludzie byli przymuszeni do jak najsilniejszej pracy i żeby jak najwięcej tych podatków w końcu trafiało do kasy gdzieś tam w Berlinie, czy w Moskwie, czy w Wiedniu. Więc cały szereg tych działań po pierwsze dążył do tego, żeby stworzyć ze społeczeństwa polskiego grupę niewolniczą, bez świadomości, a po drugie, żeby po prostu ubić tych, którzy ewentualnie tym procesom przeszkadzają. Trzeba jeszcze powiedzieć właśnie o takich sprawach jak cenzura publikacji, języka, zabranianie kultywowania wiary, zmuszanie na przykład do prawosławia. Tutaj jest piękny medal, który został wyprodukowany zresztą przez powstańca styczniowego w Paryżu. Medal, który upamiętnia masakrę Rusinów, którzy się nie chcieli zgodzić na zmianę religii w 1874 roku. Czyli widać, że ten nacisk trwał cały czas przez całe zabory i na samym początku, jak i potem. I taka konkluzja, że to są działania, które dobrze nam się kojarzą z XX wiekiem. Znaczy źle się nam kojarzą, ale są podobne do tego, co było w XX wieku w czasie komuny. Kiedy w sposób bardzo mocny właśnie dążono do tego, żeby tych szczególnie liderów moralnych narodu, żeby ich po prostu wyłapywać, wymordować, zamknąć do więzień i przede wszystkim określić ich jako zdrajcy, jako bandy. Dokładnie tak samo jak to są te same określenia, które były stosowane przez w literaturze, w gazetach na przykład państwowych w czasie caratu. Jak temu przeciwdziałano? No przeciwdziałano w ten sposób, że po prostu ludzie prawi, którzy mieli, których rodziny były zakorzenione od dziesiątków, setek lat w walce o polskość, świadomości polskości, stanęli na wysokości działania i zaczęli walczyć w powstaniu. Podam dosłownie kilka przykładów osób, które są niezwykłe. Na przykład właśnie Jan Niewiadomski to jest człowiek, który jako młody chłopak przeszedł praktycznie całą Europę na nogach po to, żeby się nauczyć piec chleb. Nauczył się, jak to robią w różnych krajach, założył piekarnię w Drohobyczu. Potem poszedł do powstania, gdzie walczył w oddziale karabinowym pod Radziwiłłowem i wrócił
udało mu się nie być, nie wiem, wywieziony gdzieś tam na Syberię czy do jakiegoś więzienia austriackiego. Założył tą piekarnię tak skutecznie, że naprawdę dorobił się świetnych majątków. Założył sieć piekarni w Samborze, zaczął kupować ziemię, został burmistrzem Drohobycza, Sambora. W końcu nakupił tyle tej ziemi, że przekazał to wszystko na rzecz ludności i został założony piękny park za jego majątek. Został założony piękny park z zestawem w truskawcu, który znamy. Tomisław Rozwiadowski, kapitalna postać, rodzina, która walczyła w powstaniu listopadowym, w kościuszkowskim. Tomisław Rozwiadowski walczył w okolicach Sokala. Między innymi na przykład stał na czele oddziału, który jeźdźców, którzy mieli za zadanie pójść w kierunku na Poryck. Zanim przeszli granicę, stanęli w takim pięknym majątku Świtarzowie. Tutaj na dole widać ruiny tego dworu. I tam poznał Melanię Rulikowską, która po prostu z grupą kobiet przyszła ze sznyclami i z bułkami upieczonymi przez siebie i z bandażami, żeby mieli w razie czego, i opiekowali się nimi. W tym majątku doszło do takiego spotkania, on ją tam poznał. Zresztą to były rodziny, które się tam trochę znały. W półtorej roku później doszło do ich ślubu Melanii Rulikowskiej właśnie z Tomisławem Rozwadowskim. I jednym z ich dzieci był Tadeusz Rozwadowski, który był dowódcą obrony Lwowa, a potem był jednym z głównych strategów w cudzie nad Wisłą. Niektórzy się wspierają, że w zasadzie on był człowiekiem, który ten cud wykonał strategicznie, a nie Piłsudski. No ale to w każdym razie współdziałali razem z Piłsudskim w tym sztabie. Oczywiście majątek nie istnieje dzisiaj. Albert Chmielowski, osoba, której nie trzeba przedstawiać. Wszyscy wiemy, że był powstańcem. Jest też świętym człowiekiem, który wniósł ogromnie dużo do naszej świadomości takiej moralnej, także do elementów po prostu zwykłej społecznej postawy. Ranny w obie nogi, jedną stracił do końca życia. Bardzo dobry człowiek, społecznik. Rafał Kalinowski też walczył w powstaniu, potem został zesłany, po zesłaniu wrócił, przywdział szaty zakonne, był prowincjałem zakonu w Wadowicach, jest pochowany niedaleko tutaj w Czernej. Ma przepiękny, jak ktoś nie był, to bardzo polecam, ma przepiękną kaplicę. Mało kto wie, aczkolwiek teraz więcej ludzi wie, że Romuald Traugut miał rozpoczęty proces beatyfikacyjny. To jest człowiek, za którym optował sam kardynał Wyszyński. Właśnie chciał ten proces uruchomić. Aktualnie nie wiem, na czym on stoi, ten proces. Czy on dalej trwa, czy on jest zawieszony. W każdym razie Romuald był człowiekiem bardzo bogobojnym, bardzo wierzącym, ciężko doświadczonym, ponieważ w okresie przedpowstaniowym zmarło mu kilka bliskich osób. Natomiast sam był przeciwnikiem powstania. W momencie, kiedy poproszono go, żeby stanął na czele, zrobił to, powiedział, że tak trzeba, no i został w końcu powieszony. A jedyny epitafium założone przez rodzinę jest w kościele kapucynów w Krakowie. Tutaj na dole jest pokazane. To jest wyjątkowa tablica, zaraz po lewej od wejścia. Śmierć jego była tak głośna, że pisały o nim gazety na całym świecie. Nawet tu jest przykład takiej gazety Aleksandria, gazety z USA, gdzie napisali, że zmarł Mr. Trangong. Jedną z absolutnie niesamowitych postaci, którą odkryliśmy i którą genealogię ustaliliśmy, był Lucjan Morricone, działający w organizacji wileńskiej. Lucjan Morricone był ni mniej, ni więcej, tylko ostatnim potomkiem męskim rodziny świętego Franciszka z Asyżu. Święty Franciszek miał ojca Piotra, był wnuka Bernarda i prawnuk Morriconiego. Morricone był w głębokim średniowieczu kupcem, takim armatorem morskim, stąd w herbie Morriconich znajdują się fale.
fale morskie. Rodzina ta osiadła w czasach królowej Bony w Krakowie. Między innymi mieli kamienicę, gdzie dzisiaj mieści się księgarnia Zbroja naprzeciwko urzędu miasta. Po czym doszli do dużych majątków. Po potopie wsparli króla, dzięki czemu król mógł zapłacić żołd buntującemu się wojsku i w ten sposób uratowali Polskę. Dostali tam za to tytuły i tak dalej. Natomiast Lucjan już był ostatnim męskim, znaczy on miał jeszcze syna, ale był ostatnim męskim potomkiem i w zasadzie zubożał już po powstaniu, razem z żoną, która się nazywa, na nazwisku miała Monday, poniedziałek. Działali tam w organizacji właśnie wileńskiej. Żona przenosiła pieniądze, które były schowane u wizytek. Tam była za klauzurą żeńską była trzymana kasa powstańcza. Ona wynosiła na przykład we Włosach te pieniądze, czy jakieś tam dokumenty na przykład. Zresztą u wizytek potem był w hospicjum ksiądz Sopoćko. Więc mówię to po to, żeby pokazać, jakie były związki, jakie są związki na przestrzeni dziejów od najdalszych czasów, poprzez to właśnie powstanie, poprzez udział w powstaniu, aż do czasów dzisiejszych. I jeszcze powiem tylko tyle, że córka Lucjana, gdy on się już przeniósł do Warszawy i był nauczycielem po prostu, Ludwika też działała społecznie. Wówczas, pod koniec XIX wieku, Warszawa była miastem, w którym było 2000 kobiet prowadzących nierząd. Sytuacja takich kobiet była tragiczna, dlatego że one często były schorowane, zmaltretowane i tak naprawdę bardzo szybko umierały. Nie miały żadnych perspektyw na to, żeby po prostu po tym swoim zajęciu cokolwiek zmienić w swoim życiu. I ona zaczęła im organizować rodzaj edukacji, na przykład uczyła je szyć. Przyuczała je do zawodu i w ten sposób wyciągnęła na początku 5 kobiet z tego procederu. Potem założyła wręcz zgromadzenie i takie zgromadzenie utrzymuje się do dzisiaj. To są siostry pasterzanki. Łącznie zostało wyciągniętych z tego zawodu 500 osób w tamtych czasach. A dzisiaj siostry prowadzą przedszkole na przykład i zajmują się działalnością społeczną. Podam jeszcze jeden przykład. Ten pan to jest Celestyn Zakaszewski na zdjęciu ze swoją córką. On miał 4 dzieci, niestety 3 zmarło bardzo szybko i te dzieci są pokazane na epitafium po prawej stronie razem z ich ciotką, czyli siostrą żony. Zarówno ta żona tego Celestyna, jak i matka tych dzieci to były siostry pochodzące z rodziny Różyckich. Anna Różycka była gorącą patriotką, którą władze austriackie zamęczyły na śmierć w więzieniu w Terezinie 7 lat przed powstaniem. Była córką Samuela, adiutanta Józefa Dąbrowskiego, żołnierza napoleońskiego i generała w powstaniu styczniowym. Była narzeczoną Józefa Wybickiego, nie tego twórcy hymnu, tylko żołnierza z padania węgierskiego. Zbierała datki w 1946 roku, pomagała ofiarom pogromów, organizowała żywność dla uciekinierów z rzezi krakowskiej. W 1948 roku wspierała więźniów, agitowała na rzecz walk na Węgrzech. W Krakowie uznana była za czołową działaczkę spiskową. W swoim majątku uwłaszczyła Włościan bardzo wcześnie, bez zgody władz. To jest ta osoba, która tam jest na tym nagrobku, taka pochylona z tymi dziećmi. Niestety doszło do denuncjacji aresztu. Znaleziono patriotyczne książki i bibułę. Została skazana na 4 lata więzienia w Terezinie w Czechach. Sukcesywnie pozbawiona pożywienia, czystego powietrza i lekarza. Pozwolono pisać jej jeden list na 3 miesiące. Opiekował się nią żandarm, opiekował w cudzysłowiu, ponieważ praktycznie nic nie robił, który nie reagował w żaden sposób na jej potrzeby. Nieludzkie warunki doprowadziły do chorób, wrzodów, aż w końcu do śmierci. Cesarz łaskawie ją podpisał akt uwolnienia przypadkowo 2 dni po jej zgonie. Po prostu dowiedział się telegraficznie, że zmarła i wtedy podpisał akt jej ułaskawienia. Natomiast co to ma wspólnego z powstaniem? Ano to, że Celestyn w swoich dobrach, które w swoim parku, który miał pomiędzy tutaj ulicą Lubicz a Olszą, ćwiczył powstańców styczniowych w strzelaniu i którzy ci powstańcy potem szli do oddziałów tam Langiewicza i nie tylko. Gdyby Anna Różycka żyła, na pewno działałaby w powstaniu, w którymś z ruchów kobiecych.
Pokażę jeszcze sytuację dotyczącą, jak w ogóle postępowano, jak zaborca wykorzystywał sytuację i do czego doszło, jeśli chodzi o to wyklinanie Polaków, to usuwanie ich ze świadomości społecznej. Pokażę przykład rzeczy, o której do dzisiaj nie mamy świadomości. My wiemy, że naszym głównym sanktuarium narodowym jest Częstochowa. I bardzo słusznie. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że przez wiele lat takim sanktuarium w zasadzie był Sokal. Zanim Częstochowa stała się tym takim bardzo ważnym sanktuarium, to Sokal, w którym byli Bernardyni i była Matka Boska Pocieszenia, był w zasadzie ulokowany w centrum Rzeczypospolitej. Geograficzne centrum Rzeczypospolitej znajduje się kilkadziesiąt kilometrów bardziej na północ. Do Sokala ciągnęły pielgrzymki ze wszystkich stron, nawet z Inflant. W Bernardynii zresztą z tamtych rejonów skomponowali wiele pieśni, które dzisiaj śpiewamy w kościołach. W czasie powstania styczniowego, aha, jeszcze powiem tyle, że w tym miejscu miało takie zdarzenie, się odbyło, jak jedyne w dziejach Polski wiec koronowanych matek boskich, na które zostały przywiezione koronowane obrazy z całej Polski. One się spotkały, się matki boskie i wiecowały. W czasie powstania styczniowego w klasztorze był założony szpital i tam leczono ludzi. Tu jest na przykład akt Ernesta Klimkiewicza, który mając 19 lat zmarł w klasztorze z ran. Również leczono ich w zimie, ponieważ tam już nie było warunków zimowych, to hrabia Dziduszycki przeniósł ich wtedy, tych chorych, do swojego dworu w nieopodal w Walawce. Natomiast komuniści zamienili klasztor, zamienili na więzienie o najostrzejszym rygorze dla najgorszych przestępców i tak to funkcjonuje do dzisiaj. A w Walawce jest zrobiona oczyszczalnia ścieków w stawach dworskich. Takich przykładów jest dużo więcej oczywiście. Pokażę na przykład dwie wsie, które zostały potraktowane w sposób straszny. Stanisławka. I to też pokazuje, jak duży jest związek pomiędzy tymi ludźmi, którzy tam żyli, pomiędzy ich celowym likwidowaniem, zarówno w czasie powstania styczniowego, jak i potem, jak i tym, co ci ludzie wnieśli do naszej świadomości i do naszej kultury polskiej. Dwór Stanisławce w 1863 roku był miejscem wytężonej pracy. Stąd Adolf Udrycki, dwaj langowie, Bolesław Rozwadowski, brat tego Tomisława Rozwadowskiego i Gwido Batalia, wieźli na wozach karabiny na wyprawę korytnicką. Dwór obecnie nie istnieje, został zrównany z ziemią, podobnie jak cała wieś w czasie napadów UPA. Wielu mieszkańców zostało wtedy zabitych, a kobiet przed zabiciem zgwałconych. Syn Gwidona, Andrzej, był pierwszą śmiertelną ofiarą w czasie obrony Lwowa. Drugi syn Gwidona miał ogromny wkład w budowę gospodarki polskiej, trzeci był pułkownikiem Wojska Polskiego. Natomiast jeśli chodzi o wieś Bożydar, to jej się nie znajdzie na mapie Google, ponieważ po prostu nie istnieje. Tam sformował swój oddział Romuald Traugut. Nie ma też pobliskiego dworu w Mitraszewicach, gdzie Eliza Orzeszkowa utworzyła tymczasowy polowy szpital. Całość została zrównana z ziemią. Centrum pobliskiej wioski natomiast stoi dumnie przystrojony świeżymi zawsze kwiatami pomnik gierojów Związku Sowieckiego, którzy wyzwalali tamte tereny. Trzeba powiedzieć o kobietach, które wspierały, o organizacjach, które działały w sposób naprawdę niezwykły i wykorzystywały wszelkie środki do tego, żeby nie tylko pomagać walczącym o wolność ludziom, ale też żeby na przykład edukować, żeby kształcić. Klaudyna Potocka była działaczką w czasie powstania listopadowego, pomagała bardzo dużo powstańcom listopadowym. Potem w Dreźnie na emigracji też założyła fundusz. Natomiast kobiety, które są pokazane na dole, to są przykłady kobiet z takiego Towarzystwa imienia Klaudyny Potockiej, założonego we Lwowie właśnie w 60-tych latach. I one w czasie powstania styczniowego pomagały w szpitalach, szyły bandaże, mundury, nosiły meldunki, ale też na przykład organizowały pierwsze czytelnie wiejskie. Chodziło o to, żeby podnieść ten
podnieść, zmniejszyć analfabetyzm na wsiach, no i żeby zachęcić do czytania dobrej polskiej literatury. Po prostu brały do walizki 10 książek i szły i mówiły, że dzisiaj można sobie poczytać taką książkę. I ludzie sobie wypożyczali w ten sposób. Klaudynki także wprowadziły szereg takich społecznych mód, na przykład właśnie moda powstańcza czarna, tych strojów kobiecych, które były zapoczątkowane przez Klaudynki. W Wilnie działały Wincentynki z kolei, pod przewodniczkiem Celiny Plater. Takich organizacji było bardzo dużo w Królestwie, w Krakowie, w Żytomierzu, w Lublinie. W zasadzie każdy oddział powstańczy miał taki odpowiednik kobiecy, choć nieformalny, to rzeczywiście działający jakby jego zaplecze kobiece. I tych kobiet było bardzo dużo. Szczególnie ciekawa była grupa tak zwanych piątek założonych przez Narcyzę Żmichowską. Ona po prostu miała 5 pań, które miały, z którymi razem działały, a potem każda z tych pań miała założyć swoją piątkę. W związku z czym miał być taki rodzaj takiej piramidy społecznej. Nie finansowej, tylko społecznej. Bardzo dużą rolę w świadomości powstańczej, w krzewieniu pamięci o weteranach i w ogóle o nimbie powstańczym, o walce wniosła moda powstańcza, czyli te tak zwane czarne stroje, tak samo biżuteria powstańcza. Zaborca zakazywał kultu, zakazywał również na przykład żałoby. W związku z czym one fingowały śmierć jakichś swoich małżonków czy braci po to, żeby móc zakładać i nosić te czarne stroje. Zresztą czarny krzyżyk był rozpoznawczym elementem właśnie Klaudynek w czasach powstania styczniowego. Teraz są takie panie, które, taka organizacja Gloria Victis, fantastyczna organizacja z Wielkopolski, która pięknie prezentuje te stroje i można je spotkać na różnych wydarzeniach powstańczych, polecam zobaczyć. Kobiety, przede wszystkim kobiety, wprowadziły cały szereg elementów, które są do dzisiaj w naszej kulturze obecne, a które właśnie były rodzajem popularyzacji kultu weteranów. Między innymi oprócz strojów powstańczych, na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, że Dzień Dziadka i Dzień Babci został właśnie wymyślony jakby na podstawie Dnia Weterana i tej, która dzień wcześniej dawała temu młodemu weteranowi krzyżyk na drogę. Jak on szedł do powstania, ta osoba, która potem była babcią, była tą ukochaną, która jego wysyłała, tego późniejszego dziadka wysyłała i stąd powstał Dzień Babci i Dziadka. Kolejna sprawa, obrączki w Polsce nosimy, prawda, na prawej ręce. Jest to inaczej niż na całym świecie, gdzie się nosi na lewej od serca. Na znak żałoby kobiety zaczęły je nosić na prawej ręce, na znak żałoby narodowej. Jakby swoją własną obrączkę na znak żałoby narodowej nosiły po prawej. Natomiast gdy któraś miała żałobę osobistą, nosiła ją na lewej. I tak zostało do dzisiaj. Oddawanie honorów także powstańcom. Zaraz po odzyskaniu niepodległości wyszedł rozkaz, który nakazywał wręcz osobom wojskowym, nawet wysoko postawionym, oddawać honory powstańcom, którzy nawet byli zwykłymi szeregowymi. Piłsudski badał działania powstańcze, napisał książkę o powstaniu styczniowym. To była dla niego podstawa nowoczesnej taktyki partyzanckiej. Uczył się na tym i wyszukiwał sposobów tego nowego systemu działania. Powstanie styczniowe różniło się od powstania listopadowego tym, że w powstaniu listopadowym było regularne wojsko, a w powstaniu styczniowym było po raz pierwszy partyzantka tak naprawdę. I to na bazie tej partyzantki kształcili się w zasadzie potem harcerze i Armia Krajowa. Nawet w Kujawiaku AK są takie słowa, pamiętają bowiem rok krwawej zamieci 63 w piosence śpiewanej przez powstańców. Na koniec jeszcze trzeba powiedzieć oczywiście o ogromnej ilości sztuki powstańczej. Też nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tego jest. Jak zacząłem zbierać same obrazy związane z tematyką powstańczą, to namnożyły mi się tego setki. Utwory powstańcze, czy właśnie różne poezje, pisane książki oparte, osadzone w tej tematyce powstańczej. Miało to naprawdę olbrzymi, z kolei taki inspirujący wpływ na polską literaturę, ta tematyka. Na koniec powiem jeszcze o takich przykładach, które są bardzo ciekawe, a nie do końca uświadamiane, w jaki sposób
tematyka powstańca przenikała i w jaki sposób promieniowała na świadomość zwykłego człowieka. Otóż w okolicach Będkowic jest widziany ponoć duch. Ten duch księdza z młodym ministrantem czasem się pojawia, widzą go kobiety spodziewające się dziecka na ogół. Nie robi żadnej krzywdy, ale na przykład przechodzi taki ksiądz ubrany w starą komrze i okazuje się, że szedł po śniegu i nie zostawił śladów. I to jest, jak mówią, jak się powiada, jest to duch księdza, który przewoził różne meldunki i broń przez niedaleką usytuowaną granicę. Natomiast w pewnego dnia szedł po prostu z wiatykiem do rannego powstańca, po który jest zbity, być może pod szklarami. I został zabity razem z tym ministrantem i do dzisiaj się w ten sposób pojawia. Z kolei w Lublinie jest taki kondukt się pojawia widmowy, w którym duchy Moskali niosą na miejsce kaźni powstańca Kazimierza Bogdanowicza. Został rozstrzelany 6 marca 1963 roku. Zjawia podnosi dumnie głowę, lecz po chwili opada ona na piersi, gdzie widnieje rana po kuli. Tymczasem podkomendni swego dowódcy pukają do drzwi jego kwatery, prosząc o rozkazy, pomimo tego, że dwór został już przerobiony na pocztę. Duch Kazimierza wsiada na koń i przemierza okolice, szukając werbunku w szeregi powstańcze. Z kolei na Kresach w jednej z wsi, w której zbierano datki na pomoc powstaniu, kwestę urządził wikary miejscowej parafii. Gdy uzbierał pewną sumę, a wszyscy już poszli, nadjechali Moskale, którzy zabili księdza, a pieniądze zabrali. Legenda mówi, że do dziś można go spotkać koło ruin kościoła, jak zbiera datki, dzwoniąc maleńkim dzwoneczkiem. Kwesta będzie trwać ponoć tak długo, aż kościół zostanie odbudowany, a wieś znajdzie się znowu w granicach Polski. I tu chcę jeszcze zwrócić uwagę na inny przypadek związany z kwestą. Znamy wszyscy wspaniały witraż Boga Ojca, stworzony przez Stanisława Witkiewicza. Mało kto wie, że jest on wzorowany na jego wuju, Antonim Rogowskim, który był powstańcem styczniowym, który został zesłany, potem przyjechał i został weteranem i przebierał się w zasadzie za dziada, takiego w worku z długą, siwą brodą. Miał stare, pomarszczone ręce, które on, Wyspiański, bardzo dokładnie odmalował, które widać na tym witrażu. I on zbierał te pieniądze po to, żeby wszystkie przekazać właśnie na Komitet Weteranów. I jeżeli patrzymy się na Boga Ojca, to tak naprawdę widzimy to, co widział Wyspiański w tym swoim wuju. Zresztą mieszkał on wówczas na ulicy Krupniczej, w dzisiejszym domu Mechoferówce. Tam się urodził Wyspiański i tam dochodziło właśnie do... Tam zbierano amunicję, wysyłano meldunki. Chcę przez to wszystko powiedzieć, że... Historia Polski, historia związana z powstaniem styczniowym jest bardzo silnie związana z historią Polski i że mamy tutaj dowód na to, że po pierwsze, powstanie nie wzięło się znikąd. Mamy dowody na to, że było ratunkiem elity przed jej eksterminacją, elity moralnej narodu. Ta elita moralna zostałaby przez zaborcę i tak wymordowana w taki czy inny sposób, albo zmuszona do emigracji. W związku z czym mieliśmy szansę albo zgodzić się na to morderstwo, na tą eksterminację, albo zrobić tak, żeby ta eksterminacja zakończyła się powstaniem bohaterów. I to się udało i tak powinniśmy myśleć o powstańcach styczniowych w tym kontekście idącym od pradziejów aż do dzisiaj. Na koniec dwa cytaty. Prezydent Andrzej Duda w kontekście powstania, co prawda warszawskiego, ale myślę, że odnosi się to do wszystkich powstań, powiedział: nie jest przegrane powstanie, które prowadzi do wolnej Polski. A Józef Piłsudski napisał: rok 1863 dał wielkość nieznaną, wielkość, do której i teraz świat wątpi, gdy mówi o nas, wielkość zaprzeczającą wszystkiemu temu, co my o sobie mówimy, wielkość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej, siły zbiorowej, wysiłków woli i siły moralnej. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękujemy serdecznie za niezwykle ciekawy wykład dotyczący
powstania styczniowego, a w niektórych aspektach również tego, jak można porównać powojenne podziemie niepodległościowe, czyli ludzi, których określamy mianem żołnierzy wyklętych, właśnie do powstańców styczniowych. Gdyby były pytania ze strony państwa, oczywiście będzie taka możliwość, a póki co pozwolę sobie na takie krótkie wspomnienie dotyczące historii jednego z oddziałów na terenie Białostocczyzny. Czytałem wspomnienia jednego z żołnierzy, którzy w tym oddziale walczyli i zapadło mi w pamięć właśnie, że kiedy już nie mieli dokąd iść, kiedy już kolejne ubowskie, NKWD-owskie obławy były prowadzone na tamtym terenie, to takim ostatnim miejscem ich schronienia było uroczysko, gdzie była wysepka i na tej wysepce były groby powstańców styczniowych. I człowiek, który spisywał te wspomnienia, no spisywał je jeszcze w czasach PRL-u, gdzie jakby sam unaocznił ten związek między żołnierzami wyklętymi, żołnierzami podziemia niepodległościowego, a właśnie powstaniem styczniowym. Właśnie pisał o tym, że czuje taką pewną łączność między tymi obiema grupami, które w istocie walczyły o to samo, o niepodległość naszego kraju. Natomiast mam pytanie, no może takie bardziej przyziemne i dotyczące spraw, które przynajmniej pokazywane są w historiografii, a przede wszystkim w literaturze pięknej, jako niezbyt chwalebne dla części Polaków. Chodzi mi tutaj o mit, a może prawdę historyczną, związaną z przeciwstawieniem sobie powstańców i ludności chłopskiej. Mamy szczególnie w literaturze pięknej obrazy, jak po potyczkach, po bitwach chłopi przychodzili i nie chcieli grzebać tych ciał powstańców, tylko grabili je, zabierając buty, zabierając jakieś cenne przedmioty. Jak było w istocie? Czy ten obraz jest prawdziwy, czy może jest to tylko część prawdy? Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Wydaje mi się, że człowiek jest tylko człowiekiem. To znaczy, takie sytuacje zdarzały się po wszystkich bitwach, chyba w dziejach świata, że osoby leżące na pobojowisku były grabione. Tego szacunku rzadko kiedy był wykazywany szacunek do pomordowanych. Także samo to, że taka sytuacja była, jest czymś w zasadzie, bym powiedział, powszechnym. Niestety. Druga sprawa to jest taka, jaki był w ogóle stosunek do ludności w czasie powstania. I tutaj musimy zdać sobie sprawę z dwóch elementów. Po pierwsze, jednym elementem jest to, że był w tym braku edukacji jednak na wsiach, był bardzo mocny nacisk, szczególnie na przykład tam, gdzie była bardzo mocna i działająca cerkiew prawosławna, a ta cerkiew często była taka zgodna z linią myślenia caratu. I tam rzeczywiście ludność była bardzo zdenerwowana. Były wsie, nawet pod Krakowem, gdzie wojsko rosyjskie spokojnie sobie stacjonowało, natomiast gdy przyszli powstańcy, to zaczęto ich po prostu niszczyć i wykopywać z tej wsi. Normalnie używam takiego słowa, bo po prostu zaczęto ich kopać. Po prostu. Jeden z oddziałów. To są zjawiska, które są zrozumiałe, jeżeli widzimy postawy, metody działania zaborcy. I tak się na pewno zdarzało. Poza tym musimy zdać sobie sprawę z tego, że oddział musiał się jakoś wyżywić, tak? Zazwyczaj powstańcy mieli kasę swoją, mieli pieniądze zebrane na to, żeby po prostu tą żywność kupować. Bardzo często dochodziło oczywiście do tego, że po prostu ludzie przynosili im takie jedzenie. Na przykład przepiękny obraz właśnie w bitwie pod Szklarami, która się odbyła w Wielkanoc. Powstańcy stacjonowali w lesie i kobiety przyszły z kobiałkami pełnymi produktów świątecznych. Po prostu dając, nie sprzedając, dając po prostu powstańcom. Natomiast oczywiście czasem była sytuacja taka, że no nie było skąd wziąć tego, no trzeba było jakoś zdobyć tą żywność. Dochodziło, ludność się bała, że zostaną przez zaborcę po prostu spacyfikowani. Czasem po prostu szli i wykonywali polecenia zaborców. Tak jak mówiłem o tej wsi, gdzie bity nachajkami człowiek nie mógł zostać przez 10 dni leżał, pobity, zamordowany i nikt nie mógł pod groźbą śmierci go wziąć.
reżim był bardzo duży. Ja pamiętam taką sytuację, że gdy powstańcy wędrowali przez jakąś wieś, to ktoś dał jednemu ze zesłańców dał czapkę. I w tym momencie żołdak, który to zobaczył, powiedział: ty indycznie też chcesz iść na Syberię. I wziął go do szeregu i poszedł na Syberię za to, że dał powstańcowi czapkę. W związku z czym należy rozumieć, jaka była ta sytuacja. Tak samo jak w Powstaniu Krakowskim. Szela był faktycznie człowiekiem, który chciał pozabijać swoich panów. Tak? To był człowiek owładnięty pewnym szaleństwem. Ale na przykład znalazłem taką notatkę policyjną z roku po rzezi krakowskiej, po tej rzezi tutaj spod Tarnowa, jak w tej notatce policyjnej jest informacja o tym, że brat z siostrą zabili i zjedli swojego najmłodszego braciszka, a brali poprzednio udział, ich ojciec brał udział właśnie w rzezi, jako członek, w związku z czym to były też jednostki takie i zawsze będą takie jednostki, które pokazuje sposób zdemoralizowania rodziny, tak? O tym mówię, że na pewno były takie jednostki, że to całe spektrum. Dziękuję za odpowiedź. Czy pojawiło się może jakieś pytanie? Jeśli nie, w takim razie dziękujemy serdecznie za przybycie na to spotkanie Państwu i tutaj Panu. Tutaj mam dla Państwa takie małe, drobne prezenty, takie w postaci zakładek, także dla każdego. Dziękujemy serdecznie.